1807 roku miała miejsce bitwa o Nysę. Wojska francuskie oblegały wówczas miasto przez ponad 100 dni. Jak podają kronikarze, miasto było tak zniszczone ciężkim ostrzałem, iż ostały się tylko 4 domy. Na szczęście współcześnie Prusacy i wojska napoleońskie, mierząc się przed Fortem II, pozostawiły Nysę i jej mieszkańców bezpiecznymi. Jest wtorek, 29 dzień lipca. Michał Baraniewicz, witam i zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości z regionu. Przybywał już Nyską, Warszawą, koniem i osłem, ale tym razem, mimo dokuczliwego upału, przed Nyską katedrę dotarł pieszo. Dziś także o międzynarodowych tradycjach teatrów ulicznych przemycanych do Nysy. Więc jest to taka bardzo młoda forma teatralna. U nas w Nysie jeszcze dosyć mało popularna. Huk wystrzałów, świst kul, a nawet szalejące dookoła pożary nie powstrzymały dzielnych wojsk napoleońskich w zdobyciu po raz kolejny Nysy. Za nami bowiem 14. edycja bitwy o Nyską twierdzę. Jest słoneczne przedpołudnie. Mieszkańcy miasta zajmują się codziennymi sprawami. W pobliskim kościele młoda para szykuje się, by powiedzieć sobie sakramentalne tak. Nagle błogą ciszę przerywa wystrzał armaty. Najpierw jeden, później na budynki spada grad pocisków. To armia napoleońska próbuje zdobyć miasto. Tak rozpoczyna się inscenizacja bitwy, która faktycznie miała miejsce w 1807 roku, kiedy to wojska napoleońskie przez 114 dni oblegały Nysę. W walce bierze udział blisko 300 żołnierzy i niezliczona rzesza widzów w każdym wieku. Choć każdy wie, jak skończy się oblężenie twierdzy, to i tak, jak co roku, nie brakuje chętnych, by obserwować to niezwykłe widowisko. Mamy obecnie przegląd, pełny przegląd, jak wyglądały wówczas wojska w całej Europie. Rekonstrukcję wszelkich możliwych potencjalnych potyczek, wszelkich rodzajów bitew. Także każdy może w tym momencie przyjrzeć się, jak wówczas wyglądały fronty w Europie. Naprawdę fajna impreza. Też i jakiś tam, powiedzmy, na miasta troszkę historii, którą można sobie przyswoić w sposób taki naoczny, że tak powiem. Nie tylko w sposób taki suchy, książkowy. No. To bardzo mi się podoba. Ja kiedyś dawno temu byłam, no to identyczna. Nie jest gorsza i nie jest lepsza. Obchody Dni Twierdzy Nysa to nie tylko bitwa, choć z pewnością to właśnie ona przyciąga najwięcej widzów, ale także okazja do podejrzenia codziennego życia ówczesnych mieszkańców oraz możliwość spróbowania współczesnych im potraw czy posłuchania muzyki, przy której wówczas się bawiono. To przede wszystkim niezwykły i niepowtarzalny klimat dawnych czasów. A czy jest to dobry sposób na promocję miasta? Przyjeżdżam z różnych miast, od różnych państw, tam z Ukrainy i Czech, także to zawsze wzbogaca troszeczkę miasto, nie? Turyści poznają ten region, także myślę, że się opłaca przyjechać i zobaczyć cokolwiek. Uważam, że jak najbardziej jest to bardzo dobry sposób na promocję miasta, szczególnie, że ściąga do nas nie tylko turystów, ale i fascynatów historii z całej praktycznie środkowej Europy. Co jednak z poprawnością historyczną i na ile ta inscenizacja jest wiarygodna? To inscenizację tej bitwy oceniam bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie. Inscenizacje są wiarygodne. Nam się to może wydać dziwne, że na tym polu bitwy żołnierze niemal jak pionki praktycznie są przesuwani, ale tak to wyglądało. 14. edycja Dni Twierdzy Nysa już za nami. Z roku na rok impreza przyciąga coraz większe grono turystów oraz pasjonatów historii. Jest też organizowana z coraz większym rozmachem. Jak będzie wyglądać za rok? Czas pokaże. A tymczasem razem z pytanymi zapraszamy do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu. No oczywiście zapraszamy jak najbardziej do naszego pięknego, uroczego miasta. Także serdecznie zapraszam do Nysy. Zapraszam wszystkich, zarówno tych
już fascynatów historii, jak i osoby po prostu ciekawe świata. To naprawdę świetna impreza, świetne wzbogacenie naszego letniego wypoczynku. Stalnysa ma nowego sponsora. Siatkarzy zdecydowała się wesprzeć finansowo spółka Dekada, która chce wybudować w mieście galerię handlową. Konto sportowców do końca miesiąca zasili kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Docelowo ma to być ćwierć miliona. Właściciele spółki Dekada zdecydowali się wesprzeć siatkarską Nysę dotacją, ponieważ klub boryka się ze sporymi problemami finansowymi. To jednak nie jedyny powód. Jak mówi Aleksander Walczak, prezes spółki Dekada, Stal Nysa jest marką, w którą po prostu warto inwestować. Wiemy, że to jest jedna z niewielu marek, która jest znana w Polsce. Takich marek związanych z Nysą. Stal Nysa to jest ta marka, która może rozsławiać Nysę, która cieszy wielu mieszkańców Nysy, że istnieje, który ma kilkadziesiąt lat historii, ma swoje sukcesy. W związku z tym deklarujemy, że my się włączamy natychmiast w to przedsięwzięcie. Do końca miesiąca na konto klubu ma wpłynąć kwota 25 tysięcy złotych. Wzrośnie ona jednak, jeśli inwestorowi uda się wybudować galerię przy ulicy Kolejowej. Zadeklarowaliśmy kwotę ponad ćwierć miliona złotych, które w ciągu najbliższych 3 lat będzie uruchomione. Liczymy na to, że w związku z tym wspólnym celem doprowadzimy do zrealizowania takich ważnych celów dla mieszkańców. Jednym z tych celów, które wynikały z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku, było to, żeby powstała nowoczesna galeria handlowa. Kolejnym celem jest budowa hali sportowej i wspieranie klubu sportowego, który jest historią tego miasta. Pomoc, jaką Dekada wesprze Nyską Stal, jest nieoceniona, bo budżet klubu jest dziurawy. Jesteśmy po sezonie, można powiedzieć, że wypłacone mamy wszystkie pensje. No, tam brakuje paru już groszy dosłownie, zawodnicy to wiedzą, że czekamy jeszcze na jakiś zastrzyk finansowy. No i zostały nam opłaty związane z Urzędem Skarbowym i drobne opłaty za jakieś tam przejazdy. To jest w okolicach 80-90 tysięcy zadłużenia jest. Dekada to największy sponsor prywatny, jakiego udało się pozyskać od 15 lat. Nie spodziewałem się, że może być tak trudne znalezienie sponsora. Myśmy odwiedzili masę firm, największych i najmniejszych. Muszę powiedzieć, że to było około 250. Kolega mój wiceprezes Makowski poświęcił na to mnóstwo czasu i muszę powiedzieć, że nie znaleźliśmy za wielu. Poza Warką, Castoramą i drobnymi sponsorami po 300 zł, około 10 sztuk, nikt więcej nam nie pomógł. Główny oczywiście sponsor to gmina Nysa, starostwo i urząd marszałkowski. To są sponsorzy, bez których w ogóle ten klub by nie istniał. Zespół ma potencjał i jego władze chcą inwestować w Nyską siatkówkę, tak by powróciła do dawnej świetności. Na to potrzebne są jednak pieniądze i hala sportowa z prawdziwego zdarzenia. Trzeba hali i trzeba znacznych środków finansowych. Tak jak już tu na konferencji mówiłem, utrzymanie zespołu pierwszoligowego na poziomie naszym to trzeba około pół miliona netto mieć w danym sezonie rozgrywkowym, a plus liga to jest razy 3, bo to są inne opłaty, inni zawodnicy muszą już tu występować i to po prostu nie da rady inaczej. No i przede wszystkim my nie dopuszczeni zostaniemy do gry w takiej hali, jaka jest, bo jest za mała, za niska. I żebyśmy tu zdobywali Mistrzostwo Polski kilkakrotnie, to dopóki nie będziemy mieć obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia, to nie będziemy w pierwszej lidze, plus lidze. Klub Stal Nysa został założony w 1948 roku. Jego zawodnicy po dwakroć stawali na drugim i trzecim miejscu podium Mistrzostw Polski. Zdobyli także Puchar Polski i Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Z Nysą kojarzone są takie siatkarskie sławy jak Bartosz Kurek, Piotr Gacek i Krzysztof Wójcik. To teatr, który nie potrzebuje budynku. Co więcej, budynek ogranicza jego możliwości artystyczne, bowiem jego aktorzy potrzebują przestrzeni i swobody na przedstawienie spektaklu, który na pewno na długo pozostanie w pamięci widzów. Ogień, woda, powietrze i ziemia, cztery żywioły, tożsama z wyjątkowym widowiskiem, którego sprawcami będzie teatr Woskresienia z Ukrainy. Lwowski teatr przyjedzie na zaproszenie Nyskiego Domu Kultury po to, żeby po raz pierwszy w Nysie, ale już absolutnie nie pierwszy w Polsce, dać popis teatru ulicznego, teatru ognia, takiego teatru, który łączy ze sobą kilka różnych żywiołów. Wartości estetyczne podniesie z pewnością otoczenie, w którym rozegra się całe przedsięwzięcie. I to wszystko w plenerze w tą sobotę 2 sierpnia pod wieżą ciśnień. Odrestaurowanym obiekcie fortecznym istnieje kawiarnia, tam oczywiście będzie można się na pewno schłodzić i zjeść coś
dobrego, napić się czegoś. My wytaśmujemy teren, gdzie będzie można spokojnie oglądać i podziwiać to, co się będzie działo. To jest ponad 20 aktorów, czyli całkiem spora grupa teatralna, więc my zadbamy tutaj o bezpieczeństwo uczestników, żeby jak najbardziej każdy w komfortowych warunkach mógł obejrzeć te popisy teatralne. Całość uświetnią także występy grup pokazowych z Niskiego Domu Kultury, które swoimi programami wpiszą się doskonale w konwencję wieczoru. Właściwie to startujemy już po godzinie 19. Najpierw będą dźwięki muzyki mechanicznej, tak aby przyjść, zobaczyć, co się dzieje. Potem między 21 a 22 będziemy mieli pokaz tańca na róże Artnika Pole Dance. Będzie też mały, mniejszy Teatr Ognia Krematorium Project i w tym temacie ognistym pozostaniemy. O godzinie 22 będziemy świadkami spektaklu Gloria, opowiadającego o rytuałach i obyczajach, jakie towarzyszą człowiekowi od początku dziejów. Voskresenie, używając właściwych sobie środków teatralnej ekspresji, pokazuje, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni ogień. Przy dźwiękach plastycznej muzyki aktorzy staną się orszakiem weselnym, trupą wesołych tancerzy i kuglarzy, by nagle przemienić się w rycerzy apokalipsy i dokonać unicestwienia. Więc jest to taka bardzo młoda forma teatralna. U nas w Nysie jeszcze dosyć mało popularna, mało znana, ale mam nadzieję, że kiedy publiczność zobaczy, czym to pachnie, tak mówiąc kolokwialnie, co można zobaczyć, co można zrobić na świeżym powietrzu z ogniem i nie tylko, na szczudłach, jak można tańczyć, jaką muzykę można do tego wykonywać, to mam nadzieję, że Nysianom się to bardzo spodoba i będą bardzo licznie na takie przedsięwzięcia uczęszczać. Estetyka spektaklu odwołuje się do folkloru ukraińskiego. Wiem, że bardzo dużą rolę w tym spektaklu odgrywa muzyka. Muzyka inspirowana też poniekąd ukraińskim, ale też i słowiańskim folklorem, czyli na pewno będzie dużo bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Do zobaczenia 2 sierpnia o godzinie 19 przy Niskiej Wieży Ciśnień. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci 34-latka, który zginął w piątek pod kołami pociągu. Przypomnijmy, do tragedii doszło po godzinie 20 przy ulicy Zwycięstwa w Nysie. Mężczyzna przechodził przez tory w niedozwolonym miejscu. Pomimo długotrwałej akcji reanimacyjnej nie udało się uratować 34-latka. Na razie ustalono, że maszynista pociągu był trzeźwy. W sobotę, kilka minut przed 21, funkcjonariusze z Otmuchowskiego Komisariatu zostali powiadomieni telefonicznie o pijanych rodzicach opiekujących się dzieckiem. Funkcjonariusze, skierowani przez dyżurnego, przed domem zauważyli wózek ze śpiącym niemowlęciem bez opieki. Po chwili z budynku wyszła kobieta i mężczyzna.
Podczas rozmowy policjanci wyczuli od obojga silną woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 34-letnia matka 7-tygodniowej dziewczynki śpiącej w wózku ma prawie 2 promile alkoholu w organizmie, a jej 36-letni konkubent prawie 2,5 promila. Policjanci powiadomili o całej sytuacji sędziego rodzinnego, który zdecydował o umieszczeniu niemowlęcia w rodzinie zastępczej. Pijana matka usłyszała zarzut bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej córeczki, za co grozi do 5 lat więzienia. Zatrzymana usłyszała również zarzut dotyczący znieważania interweniujących policjantów. Kierowcy mogą już korzystać z nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Asny Karacławickiej i Kraszewskiego. Trwają procedury związane z odbiorem inwestycji gminy Nysa. Wokół ronda przebudowano także chodniki dla pieszych i wytyczono ścieżki dla rowerzystów. Na odcinku pomiędzy ulicą Racławicką a Asnyka powstała też nowa droga. Na istniejących odcinkach dróg w ulicach Asnyka i Bema utrzymany został pierwotny układ komunikacyjny. Droga jest dwukierunkowa, dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Koszt realizacji zadania wyniósł 3 600 000 zł. Oprócz gminy Nysa w kosztach przedsięwzięcia partycypują także inwestorzy, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą w tym rejonie. Przypomnijmy, że jedną z nieruchomości zakupiła od gminy Nysa w 2010 roku firma McDonald's. Długo wyczekiwana realizacja jest coraz bliżej, ponieważ w internecie rozpoczęła się już rekrutacja i pojawiły się pierwsze oferty pracy. Kołacz, pieczone pierogi, miody i nalewki domowej produkcji. Dla chętnych zwiedzanie krypt, skarbca dachu bazyliki oraz dzwonnicy. Do tego rycerskie potyczki oraz obowiązkowa wizyta świętego. To tylko część z atrakcji, jakie czekały na odwiedzających jarmark Jakubowy w Nysie. Jarmark, którego tradycja organizowania powróciła do Nysy w 1998 roku, odbywa się od tej pory regularnie. W ten sposób Nysanie czczą cudowną interwencję świętego Jakuba Apostoła, który w trakcie wojny 30-letniej uratował miasto od katastrofy. Legenda mówi, że w roku 1642, gdy Szwedzi splądrowali miasto, ludzie w popłochu, wszyscy, gdy miasto płonęło, przybyli do kościoła świętego Jakuba i błagali żarliwie swojego patrona, aby mógł uratować miasto. I z takiego słonecznego nieba jak dzisiaj, może nawet bardziej słoneczne, bo nie było chmur, nagle zebrała się potężna ulewa, zrobiło się gęsto od chmur i taka spadła ulewa, że zgasiło cały pożar w całym mieście i można było to uznać za wydarzenie cudowne. Dlatego też przez następne lata ludzie obchodzili odpust z takiej kuci świętego Jakuba, który właśnie dziękowali za to cudowne wydarzenie. I tak rokrocznie patron Nyskiej Bazyliki, zwany także Jakubem Pielgrzymem, odwiedza miasto, które kiedyś uratował. O pielgrzymowaniu przypominają jego atrybuty. Muszla przede wszystkim jako znak pielgrzyma, bo Jakub jest apostołem pielgrzymem. Kij pasterski, bukłak i przede wszystkim strój apostoła. Prosty strój, sandały na nogach. Jakub jest tak zwany apostołem pielgrzymem, czyli podróżował pieszo. Też na znak pieszych pielgrzymek do Santiago de Compostela. Ludzie wędrują przez całą Hiszpanię około miesiąca, więc to jest długi okres i dlatego też w tym roku postanowiłem przyjść do Was pieszo. A trasy pielgrzymek wiodą z Ziemi Świętej przez całą Europę. Do Nysy przybyłem z dalekiej Komposteli, a wcześniej z Betsaidy w północnej Galilei, gdzie tam zostałem powołany na apostoła. Po zesłaniu Ducha Świętego postanowiłem powędrować do Hiszpanii, do dalekiej Hiszpanii. Stamtąd też przybyłem tutaj o własnych krokach, tu do Nysy, żeby z Wami tutaj być na jarmarku. A jeśli chodzi o odwiedzających, to ci jak co roku na jarmarku dopisali. Ja jak do tej pory zwiedziłem tylko kilka stoisk handlowych. Próbowałem popatrzeć trochę na scenę i... Przede wszystkim fajnie było, gdyby, nie wiem, rycerze dawali jakieś te swoje pokazy, albo można by było coś tam zrobić właśnie, nie wiem, jakieś zdjęcia w jakichś dybach albo z mieczami. Tegoroczny jarmark Jakubowy już za nami, ale kolejny
już za rok. W przyszłym roku też zapraszam nasz jarmark. Oczywiście będzie Kołocz, będzie Prosie, będzie można zwiedzić dach katedry, dzwonnicę, skarbiec, podziemia katedry, ale oczywiście też ja będę na następnym jarmarku, więc zapraszam serdecznie. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na premierę kolejnego wydania Wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, 1 dnia sierpnia. Do zobaczenia.